października 1998 roku w Radomiu przy ulicy Garbarskiej przy Szkole Podstawowej nr 15 z inicjatywy nauczycieli i działaczy sportowych powstał Uczniowski Klub Sportowy Zamójnie. W składzie prezes Sławomir Adameczek, wiceprezes Paweł Jakubiak, sekretarz Aneta Kołszut, skarbnik Barbara Babulska, członkowie Zygmunt Pluta Kalinowska, Lucyna Posuniak Marek, Piotra Siewicz Artur. Aktualnie sekcja piłki nożnej kobiet występuje w trzeciej lidze. Od 2022 roku, jak wspomniałem, trenerem jest pan Jarosław Gromek. Bazę treningową sekcji stanowią obiekty przy ulicy 22 listopada. Wcześniej mecze tam były rozgrywane mecze. Aktualnie mecze mistrzowskie rozgrywają na obiekcie KS Ronka w Orońsku, gdyż w Radomiu nie ma odpowiedniego obiektu do rozgrywania tego typu rozgrywek. I chciałbym tutaj też podziękować panie prezesie, panu i wszystkim członkom zarządu, także sponsorom, co prawda nielicznym, ale oni są, że klub dalej funkcjonuje i klub mimo tylu trudności jednak ma szansę dalej funkcjonować. I pana Piotra Plutę, który też otrzymał, no jest trochę młodszy od kolegi, brązowy medal. Bardzo proszę panów tutaj na scenę, a pana prezesa proszę o wręczenie. Można powiedzieć, jestem już chyba 11 lat. To moja trzecia, jak dobrze liczę, trzeci jubileusz z Państwa. I ciągle słyszę te same nazwiska, albo to samo nazwisko. Zastanawiam się, jak to się robi, Panie Zygmuncie, że tak ciężko się prowadzi klub sportowy, bo miałem tą przyjemność prowadzić przez 10 lat, również jako prezes klubu. A Pan ciągle się nie zmienia. Ciągle ten sam Szarmański, elegancki. I wydaje mi się, że to wszystko zasługa małżonki. Bez wsparcia, bez pomocy najbliższych trudno jest realizować swoje marzenia, plany, a z pewnością praca w klubie sportowym, praca społeczna, to właśnie to jest realizowanie tego, co mamy najlepsze. Więc pozwolę Państwu, że z tego miejsca w imieniu własnym całego zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej prezesa Kamila Witkowskiego, również będę chyba tutaj mówił w imieniu Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, gdzie miałem przyjemność pracować, współpracować. Pamiętam, jak przyszedłem, jak byłem prezesem, jak pan Andrzej i pan Zygmunt zawsze mi doradzali i mówili, jak robić, żeby było dobrze. Więc za te lata wspólnej pracy pragnę wszystkim bardzo podziękować za to, że możemy tworzyć tą piłkę tu jako klub, jako Okręgowy Związek Piłki Nożnej, a dzisiaj możemy razem tworzyć piłkę na Mazowszu. To Pańska zasługa, Panie Zygmuncie, wszystkich osób, które w tym klubie pracowały. Więc z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy przez te wiele lat w klubie pracowały. Ubolewam, że trochę nad tym, że nie ma tej piłki męskiej, ale wierzę w to, że tutaj Piotr przygląda się i z pewnością w przyszłości jeszcze będzie chciał może nawiązać do tradycji. Także w imieniu własnym Kamil, proszę bardzo. Zarządu. Proszę przyjąć ten gratul z okazji 25-lecia klubu KS Zamójnie Radom, ZA Konduk Spółka Akcyjna Radom. Serdeczne gratulacje oraz życzenia wielkiej pomyślności dla działaczy, zawodników i sympatyków klubu. Składają w imieniu całego środowiska piłkarskiego. Dziękuję.